Studenckie Koło Naukowe OKTAN działa na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska od 2000 roku i stworzyło wiele projektów wykorzystywanych do promocji Politechniki Łódzkiej. Od kilku lat promuje Alma Mater na większą, bo międzynarodową skalę, biorąc udział w prestiżowych zawodach, a wszystko to przez projekt HEMCAR. Przedstawiamy jeden z najnowszych pojazdów HEMCAR ciśnieniowy. Pojazd ciśnieniowy jest to prosta platforma na kołach, na której umieszczone są reaktory na stelażu oraz silnik parowy. Jest napędzany katalityczną reakcją rozkładu perhydrolu na siatce srebrzanej. Z tej reakcji powstaje duża ilość gazów i mamy prosty silnik parowy, dzięki któremu wprawiamy nasz pojazd w ruch. Jest bardzo bezpieczny. Zastosowaliśmy dwa zawory bezpieczeństwa na jednym i na drugim zbiorniku z gazem. I gdy tylko wytworzy się za dużo pary przez zatkanie jakiegokolwiek przewodu albo kolanka, zaraz nam te zawory się otwierają, więc ciśnienie nie może być większe niż 1,5 bara. Moje założenia były takie, że na każdy konkurs startujemy z pojazdem o innym napędzie. Dlatego oni bardzo się rozwijali, cały czas szukali nowych rozwiązań i w efekcie finalnym doszli do tego poziomu, na którym są teraz. To już są sukcesy na arenie międzynarodowej. Projekt HEMCAR otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu Najlepsi z Najlepszych. Dzięki temu studenci mogli brać udział w zawodach na całym świecie, a trzeba przyznać, że zasady na nich panujące są dość rygorystyczne. Musimy stworzyć pojazd napędzany reakcją chemiczną. Tej reakcji żadne produkty nie mogą być toksyczne ani nadmiernie uwalniać się do atmosfery. Muszą być efektywnie wykorzystywane wszystkie surowce zużyte. Oceniany jest dokument, który musimy przygotować wcześniej, gdzie wymienione są wszystkie rozwiązania zastosowane w pojeździe, a także rozwiązania pod kątem aspektu bezpieczeństwa i samych innowacyjnych rozwiązań. Pojazd jest oceniany przez specjalistów do spraw BHP, jest ważony i później musi wziąć udział w samym wyścigu. Musimy umieć tak wysterować reakcją chemiczną, żeby pojazd przejechał dokładnie zadaną odległość z podanym dodatkowym obciążeniem i tą odległość oraz obciążenie otrzymujemy dopiero w dniu konkursu, 2 godziny przed przejazdem. We wrześniu 2016 roku w Aachen w Niemczech Studenckie Koło Naukowe OKTAN zdeklasowało inne drużyny w przejazdach na 15 metrów. HEMCAR pokonał 15 metrów i 5 mm, zaś w drugim powtórzeniu milimetr mniej. Jest to pierwszy w historii 11-letniego konkursu HEMCAR przypadek takiej dokładności i powtarzalności. Najwięcej nagród zdobyliśmy w tym roku w ramach tej edycji konkursów. W Niemczech byliśmy najlepsi, najdokładniejsi w przejazdach. W przejazdach zdobyliśmy pierwsze miejsce, jednak w klasyfikacji generalnej zajęliśmy drugie miejsce. W Australii na konkursie HEM i CAR zdobyliśmy drugie miejsce w sesji posterowej i szóste w przejazdach. Na każdym konkursie spotykaliśmy się z pozytywnym odbiorem, czy to ze względu na innowacyjność, czy zastosowane rozwiązania. Często też słyszeliśmy, zwłaszcza w Australii czy w Stanach Zjednoczonych, że jury było pod wrażeniem tego, jak udało nam się rozwiązać pewne aspekty, które w większości drużyn pewnie stwarzają wielkie problemy. A trzeba przyznać, że OKTAN zmierzył się z nie lada problemem, kiedy to po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych okazało się, że przesyłka z HEMCAR-em została ciężko uszkodzona. Pojazd był połamany, potłuczony, a nawet zardzewiały. Nasi bohaterowie jednak się nie poddali. Udało nam się naprawić tak naprawdę całą konstrukcję. Ona się troszeczkę zmieniła, ponieważ podokładaliśmy znalezione i otrzymane od organizatorów elementy. Zostaliśmy dopuszczeni do konkursu i naprawdę spotkało nas wiele pochwał ze strony tego, że po pierwsze udało nam się tak pracować, że się nie poddaliśmy, a także jak już można było przedstawić nasz pojazd w wersji takiej, jak go zaprojektowaliśmy, to wiele rozwiązań zostało docenionych. Dostaliśmy nagrodę za najbardziej innowacyjny system napędowy i zostaliśmy bardzo wychwaleni przez organizatorów za to, jak potrafiliśmy się zebrać, kiedy mieliśmy krytyczną sytuację, nie poddaliśmy się, tylko do końca walczyliśmy. A dlaczego warto być naukowcem? Jako ludzie mamy wtedy wpływ na kształtowanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ponieważ naukowcy zmieniają świat. Można odkrywać nowe rzeczy i sprawiać, aby nasze życie było wygodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Możemy poznawać otaczający nas świat. Warto jest być naukowcem, bo to świetny patent na życie.